Dobrze widzowie, proszę teraz napisać pozdro YouTube, dlatego że ten fragment poleci na YouTube'a. No i przede wszystkim tak, co się okazało? Okazało się, że kodu na Helevator można użyć nawet nie dołączając do Helevatora. Więc tutaj wskazówka, jeżeli ktoś jeszcze mojego kodziku nie użył, warto najpierw dołączyć do Helevatora, czyli tutaj sobie kliknąć w prawym dolnym rogu na mapce miasta, ewentualnie tutaj, kliknąć wejdź. No i dopiero jakby jak już jesteście na tym ekranie, to użyć kodziku, bo przepadają wam karty klucze. Przepadają wam karty klucze. No a teraz jak sobie użyjemy do skrzynki odbiorczej, może się przeloguję, żeby się na pewno pojawił, dokładnie, odbieramy. Mamy nieśmiertelkę, mamy 100 klepsydr, mamy 25 kart kluczy i teraz jak widzicie te karty klucze są dodane. Wcześniej to tak nie działało, teraz to tak działa, jest jak jest, także o tym trzeba pamiętać. Dobrze, pewnie wszystkich tutaj interesuje najbardziej nowa funkcja, czyli ten atak na piekło, tak zwany. Generalnie jak to działa? Tutaj pokrótce wam wytłumaczę, bo już się dowiedziałem od ludzi z czatu. Teraz mamy takie trzy... Helevator się nie zmienił za bardzo, w sensie ciągle to wszystko działa tak samo, więc już tu nie będę rozwodził co i jak. Tak czy inaczej mamy takie trzy tryby, nazwijmy to. Tutaj mamy ten dom towarowy Belzebuba, to już oczywiście było. Tutaj mamy zwykły Helevator, no i tutaj mamy właśnie ten atak na piekło. O co chodzi? To co was najbardziej interesuje, to jest atak na piekło i jak to działa. Macie napisane, aby wziąć udział w tym ataku, pokonaj wroga na 50 poziomie. Czyli co jakby 50 poziom Helevatora jest kolejny atak na piekło. Kolejna powiedzmy, no tutaj tak zwana wyprawa, bo są to troszeczkę takie wyprawy. No i tutaj mamy kolejną rządzę, tutaj musimy pokonać setnego. Tutaj mamy obżarstwo, musimy pokonać 150. Tutaj mamy chciwość, musimy pokonać 200. I tak dalej, i tak dalej. Każdy jakby... No ten tryb, nazwijmy to, możemy pokonać raz. Czyli jak na przykład dzisiaj, w ogóle walki się odbywają codziennie o północy i jak na przykład dzisiaj gildyjka pokona limbo, no to tego limbo już pokonać drugi raz nie można, już się do niego zapisywać nie będzie można. No i to działa oczywiście z każdym. Tutaj jest nagroda grupowa, jak dobrze rozumiem, ta nagroda grupowa jest rozdzielana pomiędzy wszystkich, którzy wzięli udział w tym ataku. Więc no pierwsze nagrody, zwłaszcza na takim levelu, jak mój, czyli 555, nie są jakieś bardzo, no, kuszące, nie? Nazwijmy to kuszące, ale no, jest jak jest. Dobrze. Lecimy, chyba lecimy, żeby wam pokazać, jak to działa. Członkowie, którzy jeszcze się nie zarejestrowali, 4. Zobaczcie, mamy napisanych, kto się jeszcze nie zarejestrował. Tutaj tak samo, a nie, to są ci sami, tak jakby, okej, ciekawe. Dobra, już wam to prezentuję, jesteśmy na Magusiu, czyli naszej najmocniejszej postaci, no i tu postaramy się docisnąć jak najwięcej tylko możemy. Nie będę nie wiadomo jak szalał, nie będę nie wiadomo ile tam jedzonek kupował, ale zobaczymy gdzie tak totalnie na luzie, na prawie 555 levelu uda nam się w tym Helevatorze, no dojść, nie? Pamiętamy, że co 50 przeciwników mamy takie specjalne tło, które nam się pojawia. Zaraz wam zresztą to pokażę. Cyk i mamy 50 i pyk i zobaczcie. Mamy takie tło, zmienia się jakby to tło. No i teraz mogę się zarejestrować za 10 grzybków albo 10 kart kluczy w tym. Jak widzicie, rejestracja udana. No i za te niecałe 8 godzin będę w tym limbo walczył. Można to zmieniać. Jak teraz sobie polecę dalej, polecę sobie do setnego. Witam wszystkich serdecznie. Teraz to leci na YouTube'a, ja aż tak nie czytam czatu. Bardzo jest dzisiaj czat aktywny z racji startu Helevatora, więc witam oczywiście wszystkich serdecznie. Jak skończę klikać tutaj Helevator na Magusiu, to będę bardziej aktywnie pewnie zerkał na czat. Albo jak przestanę po prostu tłumaczyć tą nową funkcję, nie? Dobra, i teraz sobie lecimy do stówki. I zobaczcie, setnego pokonujemy, znowu mamy ten ekranik. No i zobaczcie, możemy zmienić i możemy kliknąć zmień. Czyli jakby rejestracja kosztuje 10 codziennie grzybków albo 10 kart kluczy, a potem już możemy dowolnie zmieniać. Teraz już jakby tu mnie nie mam. Tu są chyba ludzie, którzy weszli do Helevatora, ale jeszcze nigdzie nie dołączyli, powiedzmy. Nic już nas to nie kosztuje i możemy sobie dowolnie zmieniać. No, chyba najlepiej będzie zarejestrować się w tym, do którego najdalej dojdziemy, powiedzmy, ale z racji tego, że i tak można tylko jedno na edycję Helevatora. Nie wiem w ogóle jak to nazywać, to jest... Nie wiem, na atak na piekło, ale jak się nazywają te poszczególne poziomy, czy coś takiego. Każdy poziom tego ataku na piekło można i tak raz na jedną edycję Helevatora pokonywać z gildią, więc no... Niemalże wszystkie pokonamy, nie?
Kręgi piekieł, dokładnie, niech będą kręgi piekieł. No oprócz tutaj Limbo, no bo żeby dołączyć do Limbo trzeba pokonać wroga na 500 poziomie, czyli jakby zakończyć cały Elevator, no a to nie jest takie łatwe do zrobienia. Co mogę dodać? No i tyle tak naprawdę. Tyle jeżeli chodzi o nową funkcję, nie było tutaj nic wow, nie było tutaj nic szczególnego, nie oszukujmy się. Więc no jest jak jest. Aha! I jeszcze wam tutaj mogę pokazać, dlatego że dzisiaj na początku streamka rozstrzygnęliśmy giveawaya majowego za używanie kodziku twórcy, więc wam jeszcze tutaj na szybko pokażę. Proszę bardzo, dzisiaj na początku streamka, czyli 23 maja, wyłoniliśmy zwycięzców giveawaya na 2x200 PST, 2x grzybki za 200 zł z ostatniego filmu konkursowego. Kolejny giveaway będzie w czerwcu, screeny można oczywiście już podsyłać, aby brać udział w kolejnym. Miłego popołudnia. No i wygrał Sebek z Instagrama, screeny z kanału Kodzik Twórcy. No i mamy również Miko z komentarzy pod filmem giveawayowym. Przypominam, że jak używacie mojego kodu twórcy na sklepie internetowym home.syfygame.net, to ja dostaję 5% z tego, co zapłacicie. I jak wysyłacie mi screeny, jak używacie tego kodu twórcy na mailu, na Instagramie, na Discordzie, gdzie wam tylko wygodniej, gdzie wam tylko się chce, to ja to dopisuję do giveaway. Giveawaye są co miesiąc, zazębiają się, więc zawsze można mi wysyłać screena, bo zawsze do jakiegoś giveaway on pójdzie. No i teraz właśnie rozstrzygnęliśmy majowy, który był w ogóle 15 giveawayem, więc od 15 miesięcy co miesiąc robię te giveawaye. I kolejny będzie w czerwcu, pewnie jakoś w połowie czerwca, który będzie już giveawayem 16. Już w tym momencie można mi wysyłać screenki, jak używacie. W ogóle teraz jest promocja na grzybki 20%, teraz też startuje nowy serwer niedługo, EU12, więc tam można jakieś pakiety startowe, twierdzy, grzyby, klepsydry kupać z kodem. No i to wszystko już będzie szło właśnie do tego giveawaya w czerwcu. Do tej listy będę dopisywał. Więc tutaj jeszcze taka anegdotka, żeby na YouTubie ludzie też wiedzieli, kto wygrał i jak to wszystko działa. A my lecimy dalej. Jaka nazwa Elevatora na SF Toolsie? Podobno RAF. Wyry a tychy, jak się nie mylę, coś takiego, bo tam widziałem, że Pecior chyba pisał. Czy da się ubić na przykład 4 te ataki na piekło jednego dnia? Nie, Pecior, bo zobacz. Tutaj możesz zmieniać, czyli jak ja na przykład teraz się cofnę na Limbo, to w tej żądzy już nie będę brał udziału. Możesz tylko do jednego się zapisać tak jakby. Dobra. Lecimy dalej, mamy już 150. Ale jeżeli dobrze rozumiem, to na przykład, dokładnie, na przykład w tym ataku na piekło się to się można rozdzielać, nie? Że na przykład, nie wiem, do Limbo wejdzie parę osób, do żądzy wejdzie parę osób i tak dalej, nie? Nie musi cała gildia do jednego jakby. O, dokładnie tak jak Pecior napisał. A to może tak być w sumie. Tu ogólnie powinniśmy chyba skończyć na 141, ale z racji tego, że to idzie na YouTube'a, ja chcę zobaczyć, gdzie teraz dojdę maksymalnie w tym Elevatorze, to klikamy. Ale zobaczcie w ogóle, że nie laguje, jest całkiem nieźle. Przypominam widzowie, że wykrzyknik start to jest giveaway na 100 zł PSC, dodatkowy w tym miesiącu z innej gierki. No i jeszcze oczywiście Prime'ika zostawcie, tak? Jak ktoś ma wolnego Prime'ika, to dajcie. Bo na pewno ktoś tam Prime'ika wolnego ma. Na 100%. Ktoś tam się ukrył z Prime'ikiem. Dobra, już mamy 250. No ja tu jestem jedną z mocniejszych osób w tej gildii, więc dobrze by było się zapisać do tego najdalszego, powiedzmy. Bo to jest pewnie no dość ciężkie. W ogóle ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać potem. W sensie, nie wiem, będzie można gdzieś te walki obejrzeć? Typhon, dziękuję ci pięknie za Prime'ika. Pierwszy miesiąc, mam nadzieję, że nie ostatni. Witamy w rodzince. Jeżeli masz ochotę, wbijaj na mój serwer Discord dla widzów. Połącz konto Discorda z Twitchem, dostaniesz rangę subskrybenta. Także, nie wiem, mówię, można te walki jakoś oglądać, czy jak to wygląda? Żeby zobaczyć, jacy tam są w ogóle przeciwnicy i tak dalej. Sianko Kingsman, witam. Dobra, na 331 pierwszy raz przegraliśmy w ogóle. Zobaczymy o północy. Okej. No to bez kitu, we will see. Dobrze by było, no bo by była chociaż jakaś wskazówka, jak rozdzielać ludzi, nie? Cześć Rulson, witam cię serdecznie. Dobra. Cześć Susa, witam również. Zobaczcie, ile punktów nabiliśmy w ogóle. Okej, jesteśmy na 350. Tutaj już się pojawiają jakieś delikatne problemy. Może zaczniemy sobie kupować jakieś buściki.
Aimes, dziękuję ci pięknie za trzeci miesiąc Prime'ika. Dlaczego z Jarusie? Nigdy w życiu nic nie paliłem. W sensie żadnego zielska ani nic, więc... No nie. Totalnie nie mój klimat, ale dziękuję oczywiście za subika, bardzo mi miło. Kurde, no już tu powiem wam ciężko idzie, chociaż no dobra, na złotych piłkach jeszcze jakoś poszło. Tu może jakiś kryt. Jakiegoś boosta też dobrze odpalić na ten atak na piekło? Tak, bez kitu. Tutaj jeszcze w tym ataku na piekło po prawej stronie mamy jakąś przekąskę i dobrze by było przed północą coś kupić, bo zobaczcie, teraz ona jest tak jakby aktywna tutaj, nie? Więc tak, to prawda. W Elevatorze są tylko trzy podstawowe klasy? Chyba tak. Z tego co wiem, to tak. Dobra, fajnie by było do 400 dobić. Chociaż nie wiem, czy ja w ostatniej edycji nie przebiłem 400. Co jak zmienię... Dropy od której? Od 16, Seitan. Co jak zmienię gildię podczas Elevatora? Twoje punkty są dodawane, jeżeli zmienisz z własnej woli, to chyba musisz czekać 24 godziny, żeby punkciki zostały dodane do nowej gildii. Sianko Vex. Kupiłem dzika tego nowego, będzie testowane? Kurde, ja muszę jutro kupić. Chociaż nie wiem, czy my jutro będziemy w ogóle w Biedronce z Karoliną. Dobrze by było, bo też bym go sobie przetestował na streamku. Dobra, 374 mamy. Spróbujmy to wziąć. Znowu jakiś nowy dzik? Tak, dzik o smaku kwaśnego jabłka bodajże. Już jednego kartonu nie było. Kurde, no ja w ogóle ciekaw jestem, że na przykład ja dostałem właśnie tego lemona bez kofeiny, no bo to też jest niby jako nowość, ale tego totalnie nowego nie dostałem. Oj, czekajcie widzowie, bo kurier. Lecimy dalej. Mamy buściki, także lecimy dalej. No chciałbym ten 400 tutaj pokonać, ale no ciężko już idzie na tym magusiu, ciężko. Fidget, bo Karolincia chciała, żebym cię dał dla niej. Tymczasowo. Czaisz w ogóle co odwaliłem? Miałem wczoraj do odebrania level z kalendarza i miałem takie, że poczekam z odebraniem do 23.30 na przykład, żeby więcej ekspa za ręki z Akademii dostać i zapomniałem odebrać. To klasyczek. Ile razy mi się tak zdarzyło ostatnio. Właśnie to jest to, widzicie, że ja teraz jak nagrywam jakiś film, to ja już nie jestem taki wiarygodny jak kiedyś. Bo ja na przykład kilka dni jakieś awki, jak generalnie grania w Shakesa zmisowałem, a ktoś na przykład mógł nie zmisować, więc już przez to moja postać jest w plecy, nie? Kiedyś jakieś tam wszelkie porównania i tak dalej były spoko względem mojej postaci, no a teraz nie do końca, teraz niestety nie do końca. Tak, kwiczasty, dokładnie. Siemanko, dopiero tłumaczyłem wszystko o tym ataku na piekło, ale dzisiaj powinien się jeszcze pojawić film na kanale z tego, więc... wszystko będziecie wiedzieć. I tak do północy za wiele się tutaj nie zrobi, a film się na pewno do północy pojawi na kanale, więc na spokojnie się dowiecie. Jakie plany na EU12? Czy będzie streamował? Będę streamował, będziemy sobie grać, ale czysto for fun. Czysto for fun, bez jakiejś napinki. Jakiś tam mini challenge zrobimy z Karolincią. Dobra, które piętro? 383. Czemu nie masz 100% klasera na magu? Bo doszły wczoraj w aktualizacji nowe itemki i przez to, no wszystkim spadł klaser niestety. A nowych itemków jeszcze nie można zdobyć, pewnie będzie można zdobyć jakoś... no jak euro wystartuje, nie? Bo to są itemki z euro. Ale są bardzo ładne, są naprawdę śliczne. Świetne są te itemy, tak mi się podobają. Ale no... jeszcze wam ich oficjalnie nie mogę pokazać. Jak już będę mógł, to wam oczywiście pokażę. Elevator otwarty? Tak, no już od 16. Brazylia bierze to euro? Ja jestem patriotą, więc liczę, że Polska. Ale z drugiej strony to w sumie nie wiem. A Polska w ogóle gra na tym euro? Bo jeżeli o mnie chodzi, to ja tak się już przestałem orientować. Ej, bez kitu, przecież Brazylia nie gra w tym. To jest euro, a nie Mistrzostwa Świata.
to tam nie ma Brazylii. No, to nieźle, nieźle. Śmiejcie się ze mnie, śmiejcie się, pewnie. Takie Kongo dzisiaj na streamie się dzieje, a wy mnie jeszcze wprowadzacie w błąd celowo. Dobra, musiałem runkę zmienić, może teraz padnie. Ale całkiem zabawny żart, muszę ci przyznać. Są w euro, tak? Polska gra na tym euro. Fajnie, fajnie. No wiem, kochanie, wiem. Co miałem z geografii? Kurde, chyba czwórkę, wiesz? Ja geografię miałem tylko w pierwszej klasie technikum. Ale chyba z czwórką skończyłem, jak dobrze pamiętam. Trójka, czwórka. Ale miałem strasznie miłą babeczkę od geografii. Fajna była. Jezu, jak tu już ciężko idzie. Teraz mamy błyskawicę, to w sumie znowu można zmienić. No miałem tu nie wydawać nie wiadomo ile grzybów i nie będę wydawał nie wiadomo ile grzybów, ale Maguś to jest wyjątek. Cześć Kaperski, witam serdecznie. Szaraf, z jakim tematem ci mogę pomóc? Jak możesz, to jeszcze raz napisz. Bo jest duży spam i nie wiem, ale teraz już się bardziej skupiam. Bardzo proszę o pomoc. Po wejściu w grzybiarza pobieranie informacji o płatności, nic więcej. Konto połączone z Google czasem działa, grzybiarza często właśnie tak jest. Szaraf. Po prostu do kupowania grzybków używaj sklepu internetowego home.syfygame.net i najlepiej z kodem neutral, tak? Z kodem twórcy neutral. Epickie Rulson. Dobra, to nam jeszcze siedzi. Teraz mamy ogień, ja mam ciągle zimno. Teraz tak, znowu jakaś przekąska. Mamy Leandera w ogóle do pokonania. Tych ciasteczek to ja nie kupuję. To, piwko. Sianko Funiku, witam. Grając Eko przez pierwsze 3 dni Nowego Świata, który poziom można wycisnąć plus minus? Eko, no to tak myślę z 60. Coś koło tego, może 70. Jeżeli ktoś nie dostał kart kluczy, to spróbujcie napisać na ticket. W sensie na support ticket. Powinni wam zwrócić, no bo kiedyś było zabezpieczenie, że nie można użyć kodu, dopóki się nie wejdzie do Helevatora. Teraz tego zabezpieczenia nie ma i przez to, co niektórym te karty klucze, powiedzmy, przepadły. Nie no, padnie. Kto to jest? To jest Woj. Ajajaj. Może jakiś złoty buścik, na przykład nakryty? Jezu, jak ciężko. No ale jeszcze 7 jakby nam padło. Te karty odbierasz w mailu? No ale właśnie, jeżeli ktoś odebrał przed wejściem do Helevatora, to mu przepadły. Przetestowałem na koncie, na którym nie gram i faktycznie tak to działa. Niestety. Tak, kochanie, najpierw wchodzisz do Helevatora, możesz nawet zrobić jedną walkę i wtedy wpisać najlepiej kod dopiero. Tak też można zrobić. Problemy Najmana bez kitu. Dobra, siadło. O kurde, jak nam... Dobra, błyskawice, co ja mam? Zimno ciągle, okej. Dawaj, jeszcze złote. Złote ulepki, no nie ma opcji. Już... Wydaje mi się, że na niczym innym nie polecimy. A to nie jest tak przypadkiem, że jakby z każdym kolejnym dniem jesteśmy mocniejsi i łatwiej nam padają ci przeciwnicy? Dlatego na przykład pod koniec Helevatora ja jestem w stanie dalej dojść niż na początku? Chyba tak to działało, jak dobrze pamiętam. Tak, no właśnie. Tak też kojarzę. Plus 2% codziennie jakby, tak? Sianko Kingsman, czemu ty się Kingsman już chyba trzeci raz witasz? Przecież już cię przywitałem, wariacie. Dobra, teraz mamy Magusia. On ma zimno, czyli zmieniamy z powrotem na błyskawice. Hammer, probably wharf or something like that. No Jezu, tutaj to by się w sumie złote piwko przydało na Magusia.
Bez kitu. Można piwko? Chyba można. Może lubi jak go witasz? Być może. W ogóle był taki spam, jak się skupiłem na tłumaczeniu tej nowej funkcji, a teraz jak już mogę na spokojnie czytać czat i wam odpowiadać, to... to już nie masz takiego spamu. Na co najlepiej wydać grzyby free to play na 120 levelu? Na 3 paski Viventy. Czyli 300 awanturniczości. Dobra, zmieniamy na piwko. Tylko musi być to złote piwko. Spróbujmy, spróbujmy. Te kryty to się bardziej przydają na jakichś wojowników. Złote piwko, więcej inty nam się... Chociaż nie, czy to jest więcej inty? Nie wiem. Czegoś tam więcej na pewno. Sianko wojownik, witam, witam i o zdrówko pytam. Zdrówko bardzo w porządku, dziękuję, że pytasz. Doceniam, I really appreciate. Wszystko dobrze, a u ciebie jak tam, wariacie? Jezu, teraz znaleźć piwko złote to jak szukanie igły w stogu siana, przysięgam. Masakra. Głównej staty, no właśnie. Na maga więcej inty nam się bardzo przyda. Ho, dziękuję, dziękuję. Dobra, dawaj, dawaj. Wydaje mi się, że lepiej... Trzy paski chyba lepiej X-em. Trzy paski, no. Dobra, siedzi. Teraz mamy woja. Też siedzi, dobra. Jeszcze dwóch i koniec. Więcej już nie klikam, przysięgam. O ile nam się uda w ogóle. Ten ma ogień. O, dobra, siedzi. I zwiat, zwiat padnie. Zwiat padnie na 100%. Dawaj mi z powrotem zimno. Dawaj, dawaj. Mamy to, mamy to. Teraz woj, dobra, to już mniejsza z tym. Woja już nie klikam. Dobra, mamy 400. Czyli mogę się zapisać. I mam jeszcze piwko, zobaczcie w ogóle. I mogę się zapisać teraz do... Do oszustwa. Proszę bardzo. Cyk. Zobaczymy. A tu na górze mamy ile osób się zapisało do danego. To tego też nie zauważyłem. Ile osób się zapisało do danego... A nie. Jakbym się przelogował? Nie, to chyba nie o to chodzi. Nie, no nie mogę 10 złotych piwek kupić, bo... To się przecież dodaje, w sensie to się zamienia, to się nie stakuje. O to chodzi, ale w dupie to mają. Aha, czyli nikt się po prostu u nas nie zarejestrował, tak? Śmieszne. A bez kitu, bo nawet pisze neutral. Dobra, zobaczymy, zobaczymy po północy, jak to będzie wszystko działało. I tak dalej. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. No dobiliśmy do ósemeczki. Została nam dziewiątka i dziesiątka, ale to już na pewno nie na tej edycji Elevatora, bo już bardzo ciężko idzie.